Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy w omówieniu kolejnej nadchodzącej aktualizacji i tym razem przed nami numer 10.4 i druga część wprowadzania nowej, niezwykle udanej gałęzi niemieckich niszczycieli i opowiemy sobie, co w tej aktualizacji się będzie tutaj również znajdowało razem z tymi okrętami, na co warto czekać, na co warto zwrócić uwagę. Będę miał dla was tutaj również taki krótki news związany z tym, co było, pojawiło się kilka dni temu, ale to za chwileczkę, także może powolutku będziemy sobie tutaj przechodzić do omawiania tego, co w następnym patchu nas czeka. Tak więc, no, głównym aspektem będzie wejście niemieckiej linii niszczycieli. Zobaczmy sobie, co tutaj jest napisane. Wczesny dostęp bez zmian. Jak widzicie, trzeba dalej grindować te żetony. Ale, co ciekawe, po premierze aktualizacji 10.5 żetony niemieckie zostaną zmienione i dopiero od tego patcha będzie można te okręty badać. Także wczesny dostęp rozciągnięty na dwie aktualizacje i następnie będzie można od 10.5 wybadać pozostałe okręty. Te, które nie zdobyliśmy lub jeżeli nie zdobyliśmy żadnego, to będzie można zacząć grindować. Kolejna rzecz. Bitwa bestii. Tutaj będziemy mieli zadania dzienne, które będą wpływały na korzyść naszą osobistą, jak i drużyny, do której będziemy przypisani. Będziecie mogli wybrać jedną z czterech drużyn. To raczej jest kosmetyka. Co będzie można tutaj dostać? Będzie można zbierać żetony. I żetony będzie można wybierać na wymieniać na pudełka w zbrojowni. Będzie można z pudełka, które określone będzie tutaj kontenerem bitwy jutlandzkiej, będzie zawierał ten zestaw Kenig Alberta lub nowy pancernik brytyjski, który pojawi się tutaj również. Piątka Agincourt, o ile dobrze wymawiam nazwę. Oraz będzie można sobie tutaj dobrać albo kredyty, albo sygnały, albo ku pamięci okrętu i weteran Jutlandii. Także dwa takie zestawy będzie można brać. To jest, moi drodzy, okręt, który no raczej nie będzie się wyróżniał niczym absolutnie na tym tierze, gdyż mamy tutaj co prawda 16 dział, ale przeładowuje się to nieco dłużej i sigma wynosi 1,5, także nie jest to zbyt celna jednostka, także no wiadomo, okręt, który możemy zdobyć za darmo, teoretycznie za darmo, bo można wygrindować żetony, wydać je na pudełka i dostać okręt. No to raczej nie ma się co spodziewać tutaj jakiejś nie wiadomo jakiej potężnej jednostki. Pojawi się również kolekcja niemieckiej niszczyciele, to już chyba widzę, że tradycyjnie się tak dzieje, jak wchodzi nowa linia, od razu jest kolekcja. Tylko, że fajniej byłoby, gdyby zebranie tej kolekcji pozwoliło nam na przykład na zawieszenie drugiej flagi, ale w sumie to nie ta kolekcja za to odpowiadała. Już mamy drugą flagę na niemieckich okrętach i drugi zestaw kamuflażu. Mamy cztery sekcje po cztery elementy, każda sekcja daje nam jeden dzień konta premium, a zebranie całej kolekcji da nam stały kamuflaż na okręt tieru 8 w nowym drzewku, czyli Gustav Julius Merker oraz flaga pamiątkowa. Swoją drogą kamuflaż wygląda całkiem przyzwoicie, całkiem schludnie, także to jest plus. No i tutaj dosyć ciekawe narzędzie jako kolejna rzecz, która wprowadzona zostanie do WoWsa, czyli system aukcji. Jak to będzie działało, macie tutaj napisane, ale pokrótce wam tutaj opowiem. Pojawi się na przykład, nie wiem, Missouri do kupienia za jakiś tam dowolny dostępny w grze zasób, czy tam zasoby, pewnie jeden. Na przykład za węgiel, za stal, za dublony, za free expa, za kredyty, no nie wiem co tam jeszcze może być. Chyba to głównie to. I tak, aukcja potrwa powiedzmy 4 dni. Cena wywoławcza jednego Missouri, to ja tu rzucam totalnie przykładami, że możemy dojść do takiego etapu. Cena wywoławcza 10 tysięcy, no 15 tysięcy dublonów. Ilość okrętów do zdobycia powiedzmy 50, no i każdy daje jakąś tam pulę, jaką jest w stanie na to przeznaczyć. Osoby, które dały najwięcej, te 50 sztuk dostaną każda po jednym okręcie. Te osoby, które nie wygrały, odzyskają z powrotem swoje dublony. Więc tak to będzie wyglądało. Co będziemy mieli na początku? Pozycje. Na początku aktualizacji 10.4 będziemy mieli 10 tysięcy jednostek węgla, które będzie można zdobyć za kredyty. Cena wywoławcza, przypominam. Ktoś może za to rzucić, nie wiem, 100 milionów, 200 milionów kredytów. I dla 5 tysięcy osób taki zestaw 100 tysięcy jednostek węgla będzie dostępny.
brytyjski dowódca z 14 punktami umiejętności, 20 kamuflaży jednorazowych wschodzący, cena wywoławcza 10 tysięcy dublonów dla 1000 osób, czyli oczywiście to jest minimum, jakie musimy zapłacić, ale znając życie pewnie będzie dużo więcej tego. No i flaga pamiątkowa Thunderer, cena wywoławcza 1500 dla 2,5 tysiąca osób. No, flaga bardzo użyteczna. Tutaj dosyć istotna wiadomość, że liczba zwycięzców i ceny wywoławcze będą takie same dla wszystkich serwerów. To jest dosyć istotne, bo jak wiemy, no, są serwery, które są traktowane lepiej, są serwery, które są traktowane gorzej. Teraz przechodzimy do dosyć istotnej sekcji w tym patchu. Otóż, moi drodzy, zmiany w umiejętnościach dowódców. Umiejętności dla krążowników. Ekspert przeżywalności. Zmiana tutaj PW została. Punktów wytrzymałości dla każdego okrętu zwiększona o 100 punktów. Premia PW ulepszonego z 400 do 500 punktów. Także ci kapitanowie specjalni, którzy mają ulepszony ten perk, mieli wcześniej 400, teraz 500, a standardowi kapitanowie z 350 na 450. Na niszczycielach ekstra ciężkie pociski. Zwiększone obrażenie o 2,5%. I tutaj dosyć ciekawa rzecz, która myślę, że trochę zmieni buildy, które do tej pory mamy. Gdyż nieustraszony awanturnik, czy jak to tam się nazywa, usunięto karę do wykrywalności okrętu, więc dostajemy tylko boosta do reloadu. Lotniskowcami nie gram, więc nie omawiam, ale skrócony czas reakcji, 25% kara do czasu działania sprzętów eksploatacyjnych została zastąpiona 25% premią, także to jest istotna różnica z minus 25 na plus 25. Umiejętności dla pancerników to są akurat szczegóły, ale Sokoli Wzrok, czyli tak zwany Deadeye wymuszający, znaczy premiujący kampienie, zostaje usunięty. I teraz okręty będą, znaczy kapitanowie będą mogli zresetować tą umiejętność, ale tylko ci, którzy mieli ten perk założony. Mamy tu nawet informację, gdy wprowadzona zostanie aktualizacja, wszyscy dowódcy z opanowaną umiejętnością Sokoli Wzrok dosięgnie darmowy reset umiejętności pancerników. Umiejętności powiązane z innymi klasami okrętów nie zostaną zresetowane, czyli tu zostajemy załadowani elegancko, że tak powiem, w kakaowe oko, gdyż no, skoro pojawiały się pancerniki, których głównym zadaniem było siedzenie na dużym dystansie i kampienie, sorry za to puknięcie, głównym zadaniem było siedzenie i kampienie na daleko, no to trzeba było stworzyć okręty, które będą z nimi walczyć. Czyli były na pewno osoby, które robiły sobie krążowniki pod takie plumkanie z daleka i palenie takich stojących pancerników. I w momencie, kiedy pancernikom się ten perk zabiera z nadzieją, najprawdopodobniej z nadzieją, że kampa się odrobinę zmniejszy, no to już nie pozwalamy na zmianę tego stylu gry i budowy kapitana pod to właśnie, co nastąpi. Także no, jak dla mnie powinien to być zmienione, znaczy darmowy reset powinien być dla wszystkich, a nie tylko dla tych, którzy mają Sokoli Wzrok. Zmiany w okrętach. Tutaj drobne zmiany w balansie. Co nas interesuje najbardziej? Grozowoj. Ostatnio mocno zapomniany okręt, bardzo rzadko widywany w bitwach. Obrażenia z torped zwiększone o ponad 1000. Szansa na zalanie również zwiększona dosyć istotnie. Zetka dostaje drobnego boosta do reloadu o 0,2 sekundy. Jutland, czas przeładowania torped wydłużony. Co dalej? Co z istotnych zmian takich? Bo spójrzcie, że jeszcze nie wyszły w pełnej wersji te okręty, a już są buffowane. Gustav Julius Merker z 6,5 do 6,1, Felix Schulz z 7,8 do 7,4. Cleveland dostaje po dupie, 3 sekundy traci na radarze. No i tutaj jedna z ciekawszych, znaczy może ciekawszych. Widziałem, że wzbudzająca wiele kontrowersji zmiana na Thundererze. Z 23 km spadamy na 21,5, co w zasadzie absolutnie nie zmienia nic, bo to jest za mała zmiana, żeby zmienić styl gry tych okrętów. Tym bardziej, że na ostatnim slocie mamy moduł na zasięg, który nam ten zasięg wydłuża zdecydowanie i dalej możemy sobie plunkać z daleka. Stalingrad, kolejny nerf, z 30 było 25, a teraz jest już 20 sekund czasu trwania radaru, czyli no, możliwość wystrzelenia jednej salwy w czasie trwania tego radaru. Tutaj bardzo istotna zmiana, wiele osób o to pytało. Amerykański krążownik 7 poziomu Flint dostaje buffa do zasięgu, ale tutaj warto się przyjrzeć temu tematowi nieco bliżej. Buff wynosi 800 metrów. Także okręt nadal raczej jest mocno kulawy, biorąc pod uwagę, że jest na siódemkach. No wyobraźcie sobie granie na 12 km takim krążownikiem na dziewiątkach. No to jest śmiech na sali. Co więcej, mimo że dostał 800 metrów buffa na zasięgu, dostaje 0,2 sekundy reloadu w plecy.
Tutaj już zmiany inne. Pietropawłowsk też dosyć istotna zmiana. Reload, znaczy istotna. Dobrze, że to nerfią, ale no, moim zdaniem zbyt mało. Pół sekundy dostaje nerfa do reloadu. Co jeszcze? Zwiększenie Sigmy na Francesco Caracciolo i Vittorio Veneto. Aktualizacja interfejsu osiągnięć. Tutaj powiem Wam, że liczyłem na coś innego. Będzie to wyglądało nieco inaczej oraz zmieni się zasada otrzymywania nagród za te osiągnięcia. To mi się nie podoba. Myślałem, że to będzie jakoś inaczej zrobione, ale będą dostępne dwa łańcuchy misji. Pierwszy składa się z trzech misji pod tym samym warunkiem wypełnienia. Należy zdobyć 2500 bazowego w zwycięskich bitwach. Raczej w sumie, nie w jednej, bo to byłoby już ciężko. Ale miałem nadzieję, że nagrodą będzie konkretny zestaw sygnałów, które będziemy mogli wykorzystać. A tu mamy tak, do trzech kontenerów więcej sygnałów, jeden kontener prezent. No zajebiście. Czyli mamy znowu losowe sygnały. Akurat pewnie nie te, które będą nam potrzebne. No i drugi etap misji składa się... z pięciu misji się składa. Zdobyć należy 5000 punktów bazowych. Nagroda do 5 kontenerów więcej sygnałów i 2 kontenery prezent. Także dostajemy losowy zestaw sygnałów. Z jednej strony to jest dobre, bo nie trzeba tych osiągnięć zdobywać często. Te osiągnięcia było zdobyć trudno, żeby zdobyć konkretne sygnały, ale teraz to już totalna losowość. Bitwy rankingowe. Rozpoczyna się trzeci sprint. Od 19 maja będziemy mieli w lidze brązowej tiery 5-7, w lidze srebrnej 8-9 i w lidze złotej dyszka. Jeżeli chodzi o nagrody, to jak widać na załączonym obrazku, jeszcze nie będę się rozkliwiał nad tym za bardzo. W każdym razie mi się bardzo nowy system rankingówek podoba, bo nie trzeba się absolutnie pchać w żadnym kierunku wyższych rank. Wystarczy wygrywać kilka bitew i mamy nagrody zdobyte. Jeżeli oczywiście ktoś chce się pchać wyżej, no to wiadomo, do jedynki trzeba dojść. Ale nie ma parcia na to, żeby... Nie jest tak, że po prostu musimy wygrywać bitwy ciągiem, żeby zdobywać stal. Wystarczy, że wygrywamy raz na jakiś czas. Potyczka. Bardzo mi się podobała potyczka w formacie 1x1, ale niestety została w tym momencie już przekształcona w format 5x5 okrętami 10 poziomu. Będzie można wygrać tutaj węgiel, kredyty i elitarne punkty doświadczenia. Więc dla mnie w tym momencie ten tryb całkowicie traci swoją atrakcyjność. Jak to było 1x1 fajnie, ale w tym wydaniu raczej już odpuszczę. I bitwy klanowe rozpoczynają się, sezon już nawet nie wiem który. W każdym razie kolejny. I okręty 10 poziomu 7x7, jeden lotniskowiec lub dwa pancerniki. Jeżeli mamy jeden pancernik, to możemy mieć jeden lotniskowiec. I nie więcej niż 3 najemników do dywizjonu. Wygrać będzie można do 11 tysięcy stali oraz tam sygnały, kamuflaże i takie rzeczy. Dostawy codzienne, jak widać, trochę kontenerów, nawet super kontener będzie za 24 dni do odebrania, widzę. To już jest plus. Zbrojownia. Tutaj poświęcimy nieco dłuższą chwilę. Te okręty będę dla Was recenzował, i Tigera, i Ise, ale na chwilę obecną za bardzo nie mogę się tutaj zagłębiać w ich charakterystyki i w ich gameplay. Do rozdania będę miał dla Was pancernik hybrydowy tieru 6, czyli japoński Ise. Oczywiście muszę jeszcze na jego temat zrobić recenzję. Na razie powiem Wam tylko tyle, że to jest okręt, który jeżeli wypuszcza samoloty, to zaczyna być kontrolowany tak samo jak lotniskowiec, czyli jedynie autopilotem. Jaki styl gry to wymusza, to już pozostawiam Waszej wyobraźni. Ja się do tego odniosę jedynie dopiero w recenzji, która pojawi się za jakiś tam czas. Więc idźmy sobie dalej. Nowy kamuflaż na Shikishime za 3 żetony klanowe. No, gdyby dawał jakieś fajne bonusy, to rozumiem, ale na razie to tam za bardzo nie ma to znaczenia. Po wejściu kolejnej aktualizacji przypominam, że będą już niedostępne okręty takie jak Enrich, ten niemiecki lotniskowiec, Nelson T-61, Haida Z-39, Asasio, Admirał Graf Spee oraz Lenin. I teraz tak, idziemy dalej. Nowe kamuflaże, to akurat jest niezbyt istotne. Co dalej? Tutaj mamy naszywki, odznaki, flagi. To jest też takie tam kosmetyczne, ale to już jest ciekawa rzecz. Następujące okręty zostaną dodane do testowania przez deweloperów, supertesterów oraz nas, kontrybutorów. Czyli oczywiście no, pokazać ich nie będziemy mogli, ale będziemy mogli sobie nimi zagrać, chociaż tak kontrolnie.
No i oczywiście nic na ich temat powiedzieć również nie będziemy mogli. Długo się rozgadałem, wiem, ale aktualizacja dosyć obszerna. Inne zmiany warto tu zajrzeć. Zmiany w procesie instalacji aktualizacji. Zostały zmiany. Nie, to już tak, to już kosmetyka. Więc to jest tyle, jeżeli chodzi o aktualizację. Ja wam tu jeszcze szybko nakreślę, co zostało zapowiedziane niedawno na streamie UG. Tylko jak z tego wyjść? Bo tu się coś wcisnęło. O. I teraz tak. Tryb, w którym będziemy mieli superpancerniki. Superpancernik pierwszy to jest japońska Satsuma, czyli takie... taka Shikishima, tylko z jeszcze jedną wieżą oraz Hanover, czyli taki sobie Kurfürst w konfiguracji dział 8 rur kalibru 483 mm. I te okręty będą dostępne tylko w oddzielnym trybie. Widzicie tutaj informacje na temat tego trybu. Format 9x9 na tierach 9 i 10. Będzie można tych superpancerników wziąć chyba tam ograniczone ilości. Aha, nie więcej niż 3. No właśnie, na drużynę. I będzie można sobie tutaj trochę postrzelać. Co dalej? Nowa mechanika strzelania. Jeżeli będziemy strzelać do jakiegoś tam celu, to będzie nam się napełniał pasek, który zapewni nam jakiegoś tam boosta do celności. Jeżeli przestaniemy strzelać, to ten pasek będzie się nam resetował, zmniejszał i ogólnie tracił swoje właściwości. Więc to ma teoretycznie też wpływać na to, żeby pancerniki brały aktywny udział w bitwach, bo to chyba tylko pancerników będzie dotyczyło. Nowa mechanika będzie dotyczyła tylko póki co super pancerników, ale no, znając życie, to pewnie zostanie to wprowadzone również na bitwy randomowe za jakiś czas. Wszelkie próby ograniczenia siedzenia pancerników gdzieś tam pod końcowymi liniami mapy dla mnie są na plus, także na razie nie będę tutaj za bardzo się nad tym roztrząsał. Co ciekawsze, tu już jest typowy ukłon w stronę tych graczy czerwony 40. Friendly fire, moi drodzy, zostaje wyłączony. Ale nie będzie tak kolorowo, że na przykład płyniemy sobie Shimakaze, przed nami walczy z przeciwnikiem Yamato, my puszczamy torpedy pod naszym Yamato, a tamten dostaje. Nie, tego nie będzie. Kursy kolizyjne nadal będą dostępne, oczywiście będą również kary za strzelanie do swoich. To się nie zmieniło, ale po prostu nasi nie będą dostawali damage'u z tego, co my im tam robimy. Także przypominam, od 10.5 zostaje wyłączony ogień przyjacielski. Zmiana w samolotach atakujących na lotniskowcach. Każdy atak samolotów, które są wyposażone w rakiety, będzie poprzedzony ostrzałem małokalibrowych karabinów maszynowych i będzie ten obszar, który zostanie potem zaatakowany rakietami, jakoś tam określanym przez te właśnie ostrzały w kierunku wody i będzie można to jakoś tam bardziej aktywnie wymanewrować. No oczywiście, jeżeli nie zrobimy nic, to pewnie dostaniemy na ryj te rakiety, ale myślę, że no jakiś tam da to margines błędu dla kierowców na niszczycielach, żeby sobie wymanewrować takie zdarzenia. Także to jest taka lekki nerw, jeżeli chodzi o lotniskowce. I pojawi nam się, moi drodzy, nowa nacja, czyli Holandia, i tam zostanie przeniesiony nasz dedeczek Friesland. Podobno kiedyś polski, tak słyszałem, ale to oczywiście ploteczki. No i cóż, moi drodzy, w tym materiale to jest wszystko dosyć długi, dosyć obszerny. Pojawią się nowe kamuflaże, nowe naszywki, nowe oznaczenia i takie tam inne kosmetyczne już pierdoły. Więc ja wam bardzo dziękuję serdecznie za wytrwałość i wysłuchanie tego materiału do końca. Do usłyszenia, moi drodzy, cześć i na razie.